Ktoś mi ostatnio powiedział, że żeby poradzić sobie do końca z potępieniem, to muszę poopowiadać o tym, co jest nie tak, czy co było nie tak. Więc też tutaj przyszedłem, żeby opowiedzieć wam trochę moją historię o tym wszystkim. Od małego generalnie, bo to była jakaś pierwsza klasa podstawówki, byłem uzależniony od pornografii. Wtedy pierwszy raz pornografię doświadczyłem wraz z kolegą. Zresztą też jak to dzieci naśladowaliśmy, próbowaliśmy czegoś tam. Siadło wtedy na mnie, no zaczynały siadać na mnie duchy seksualne, które no żarły mnie większość mojego życia. Potem miałem swój pierwszy związek. Na początku wszystko było w porządku. Potem dochodziło do opętań. Myślę, że to tak w ten sposób. Ja mało z tych rzeczy tak naprawdę pamiętam, no ale no tam zaczęły się dziać już bardzo złe rzeczy. Było dużo przemocy seksualnej, dochodziło nawet do gwałtów. Po tym straciłem jakąkolwiek... No i znienawidziłem się po prostu. Nie byłem w stanie z tym żyć w ogóle, z tym, co się wokół mnie dzieje, co funkcjonuje, jak ja funkcjonowałem, co się w ogóle wydarzyło, dlaczego to się tak działo. Zaczynałem siebie przeklinać. Powiedziałem, że jeżeli mam w ten sposób używać swojego członka, to go nie chcę. Od razu dostałem praktycznie wtedy raka jądra. Z tym rakiem żyłem jakiś czas. Potem... No później pamiętam taką rozmowę z moim ojcem wtedy jeszcze, że powiedziałem, co próbowaliśmy to jakoś leczyć, coś z tym robić i wtedy mój ojciec, co ja mu powiedziałem, że ja już nie chcę żyć tak naprawdę, że mam już tego dosyć, jak to wszystko wygląda. I pamiętam, że on mi wtedy odpowiedział, że cokolwiek ja postanowię, to on będzie w tym ze mną w ogóle. To było w ogóle coś takiego, co jako, że on nie zareagował na to, jak zwykle reagował. Mój ojciec był dosyć taką wtedy jeszcze agresywną czasami osobą. Niekoniecznie fizycznie, ale werbalnie. Po prostu podnosiły się w nim emocje. A wtedy on jakoś tak zareagował inaczej i ja jakby też pamiętam, że jakąś taką, nie wiem, w tym dostrzegłem coś takiego, że jednak może zechciałem jeszcze żyć. Potem udało mi się jakby tą złość, czy to, co miałem, przekierować na siebie. Nie przekierowywałem tego na inne osoby, ale no, czułem się, byłem po prostu zerem dla siebie. Ja dla siebie nie istniałem, nie funkcjonowałem, nie chciałem... Nie widziałem w sobie czegokolwiek dobrego już po tym, co się po prostu wydarzyło. Nie. No i później poznałem narkotyki, żyłem w taki sposób, tłumiłem siebie, karałem siebie za to. Mój homoseksualizm był czymś takim karaniem siebie za to. Byłem taką szmatą tak naprawdę tam w tych całych relacjach. Byłem na takim dnie, że nawet zdarzała mi się jakieś prostytucje w tym wszystkim. No i z tego wszystkiego dostałem dużo chorób tak naprawdę wenerycznych. A przez tryb życia, w jakim funkcjonowałem, nie byłem w stanie tak naprawdę w ogóle się z tego wyleczyć, bo byłem miotany przez te demony, one do mnie przychodziły co jakiś czas. Ja szedłem w to poniżenie, w to potępienie. To mnie zjadało po prostu. No i tak moje życie wyglądało. Tak naprawdę po prostu byłem zamknięty w takim kółku śmierci, no i umierałem. W pewnym momencie poznałem duchowość, zacząłem troszeczkę inaczej funkcjonować. Potem poznałem Boga, bo już zaczęły się tworzyć we mnie jakieś chęci do życia, po tym, że jak zobaczyłem, że na świecie jest coś więcej. No i ostatnio... Też zdarzył mi się taki upadek właśnie związany z braniem narkotyków, właśnie z jakimś homoseksualizmem. I pamiętam, że wracając stamtąd, moja dusza w końcu zdecydowała, że ona tego nie chce, bo już zbudowałem w sobie jakąś wartość, przez co nie chciałem już w tym uczestniczyć. Pamiętam,
Już następnego dnia, bo tam gdzie byłem, to poszedłem po prostu spać, żeby nie wracać samochodem w złym stanie. Wracałem do domu po prostu, modliłem się na językach i płakałem. Wychodziło ze mnie to wszystko, to całe potępienie, ten cały syf, który tam we mnie siedział. I płakałem, mówiłem, Boże, ja już tego nie chcę po prostu. Już nie chcę, żeby to wracało, żeby to koło w jakikolwiek sposób jeszcze funkcjonowało w moim życiu. No i czuję, że to odeszło. Myślę, że to będzie chyba wszystko. Amen.